Panie dyrektorze, jaka jest sytuacja na garwolińskim rynku pracy? Na rynku pracy w powiecie garwolińskim odnotowujemy od początku roku pozytywny trend zmniejszania się rejestracji osób bezrobotnych. Jeżeli w miesiącach luty i marzec średnio miesięcznie rejestrowaliśmy w statystykach przeszło 300 osób, to w miesiącu kwietniu i maju o przeszło 100 osób mniej. Pozytywnym aspektem jest również większa liczba osób zgłaszających na podjęcie zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej. W miesiącu styczniu i luty takich zgłoszeń odnotowaliśmy 270, natomiast w miesiącu kwietniu i maju wyłączyliśmy z ewidencji osób bezrobotnych na podjęcie zatrudnienia dwukrotnie większą liczbę osób. Uważam, że taki pozytywny stan będzie utrzymywał się w kolejnych miesiącach z uwagi na zwiększenie zapotrzebowania na pracowników przy pracach sezonowych, głównie w rolnictwie. Nie bez znaczenia jest również zdejmowanie przez rząd kolejnych ograniczeń wynikających ze stanu ogłoszonego wcześniej epidemii. Spowoduje to zwiększony popyt na pracowników zatrudnianych głównie w gastronomii i turystyce. Jakimi ofertami pracy dysponuje Urząd Pracy? Obecnie Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie dysponuje wieloma ofertami pracy. Głównie są to oferty pracy dla pracowników pomocniczych w przemyśle przetwórczym, dla pracowników w sadownictwie i rolnictwie, w budownictwie. Posiadamy oferty również pracy przy rozbiorze i uboju tusz wołowych, jak również kierowca samochodu ciężarowego czy mechanik pojazdów samochodowych. Posiadamy również oferty pracy w zawodach operatora maszyn zgrzewających, jak również w zawodzie sprzedawcy oraz wielu innych. W celu bliższych informacji o dostępnych ofertach pracy proszę kontaktować się z pracownikami urzędu pod numerem telefonu 685 25 40. Czy są sygnały o zwolnieniach grupowych w zakładach pracy na terenie powiatu garwolińskiego? Z niekorzystnych zjawisk, które odnotowaliśmy w ostatnim czasie, jest informacja o zamiarze zwolnień grupowych. Między innymi w zakładzie produkcji obuwia Koger w Żelechowie, gdzie planowana liczba zwolnień wynosi 104. Z tym, że jest to planowana liczba, także nie wiemy, ile z tych osób będzie mogło się zarejestrować, bo część to są osoby również nie z naszego powiatu, tak? Z uwagi, że ten zakład na pograniczu również jest z województwa lubelskiego. Również zgłosiło nam chęć zwolnień grupowych w miesiącu czerwcu przedsiębiorstwo Poczta Polska, gdzie w skali roku taka redukcja ma objąć blisko 1000 osób. Ale dla powiatu garwolińskiego i dla nas nie stanowi to żadnego problemu, z uwagi tylko, że w placówkach, w tym mieszczą się na terenie powiatu, Poczta Polska chce zwolnić około 8 osób. Tereny Powiśla to zagłębie sadowniczo-warzywnicze. Czy w okresie zbiorów zatrudniani są tam pracownicy sezonowi zza wschodniej granicy? Oczywiście, jak co roku, tutaj sadownicy i rolnicy z naszego terenu wnioskują o zatrudnianie pracowników zza wschodniej granicy, głównie Ukraina, tak? W mniejszym stopniu Białoruś i Rosja. Oczywiście ten trend się nasila i w ubiegłym roku też takich zgłoszeń mamy bardzo dużo celem wydania tych oświadczeń na wyrażenie zgody o ich zatrudnienie. Czyli zainteresowanie jest. Domniemywamy, że jeżeli pracodawcy występują, to oni już mają te wskazane osoby, dlatego że pracodawcy wskazują imiennie osoby, które chcą zatrudnić do tych prac. Przypomnijmy pracodawcom i przedsiębiorcom ważną informację. 10 czerwca upływa termin udzielania pomocy wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z tak zwanej tarczy antykryzysowej. Dotyczy to takiej formy pomocy jak dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników, czyli tak zwany artykuł 15 ZZB, dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, artykuł 15 ZZC oraz popularne pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw. Te pożyczki były w wysokości i są na wysokości do 5 tysięcy złotych, wynikające z artykułu tej ustawy 15 ZZD. To znaczy od dziś ta forma pomocy nie obowiązuje. Ta forma pomocy już nie obowiązuje. Natomiast nadal obowiązuje forma pomocy, jaką są dotacje branżowe na pokrycie kosztów bieżących prowadzenia działalności gospodarczej do wysokości tych 5 tysięcy i te wnioski będzie można składać jeszcze do 31 sierpnia. W tej formie pomocy uprawnione są podmioty, które posiadają status mikro lub małego przedsiębiorcy oraz odnotowały spadek przychodów wynikających właśnie ze stanu pandemii powyżej 40%. Chciałbym jeszcze poinformować przedsiębiorców naszego terenu, że od 16 do 22 czerwca będziemy przyjmować wnioski o organizację formy pomocy bezrobotnym, jaką jest dofinansowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Maksymalna kwota refundacji wynosi 25 tysięcy na jedno stanowisko. Wnioski będzie można bezpośrednio pobrać ze strony internetowej Urzędu Pracy, bądź osobiście można się zgłosić do Urzędu Pracy, który obsługuje takie wnioski i wyda. Bliższych informacji udzielają pracownicy pod numerem 685 25 10. Garwolin, Waldemar Jaroń, Radio Podlasie. Panie dyrektorze,